Tak, halo, halo. Halo, Rafał? Tak. Ty odpierdalasz, kurwa, z moich kolegów, kurwa, tutaj jakieś, kurwa, opisy tam wstawiasz na YouTube i tak dalej, do mojego przyjaciela Barneya. Do kurwa, jak można? Do twojego mitomana przyjaciela Barneya? Nie, to nie jest żaden mitoman, nie. To jest porządny człowiek. I nigdy nie był, i nigdy nie był leczony psychiatrycznie, nie leczył się marihuaną z alkoholizmu. Nie, wcale, Piotrek. Słuchaj, masz ciekawe towarzystwo. Możesz, kurwa, takie rzeczy moim kolegom robisz. Ty nie możesz. Ty współpracujesz ze Sławkiem, bo ja teraz nie wiem. Ja myślę, że to Paweł współpracuje ze Sławkiem. Ale w życiu. No jak nie? No zobacz, chciał. Na czerwonym świetle przejechał, chciał, żeby ten obeszczany zginął w samochodzie, bo uderzenie by poszło w tą stronę, gdzie on siedział. Ale nie możesz mówić na mojego przyjaciela Łukasza obeszczany. No jak? No jest obeszczany, no co ty, no. Nie. No jest, no. A jeszcze obesrany wcześniej przecież. Trzeba załatwić tą sprawę. Cały czas gadał, że srana Meksykan. No. Pozwolaj mnie, Rafał. No słuchaj. Trzeba rozmowę trójstronną. Ja, Barney i ty. No. I przedyskutować te tematy, no bo ja widziałem, jak ty łamiesz przepisy ruchu drogowego, wiesz, ja mam wszystkie kategorie na przykład, czyli już tak nie jestem obeszczany dla ciebie, nie? Jak już mam wszystkie kategorie, także widziałem, jak popełniasz tam na przejściu kolejowym, wiesz, na czerwonym tutaj świetle, na pozycji zatrzymałeś, wiesz, Rafał. Też jesteś mitomanem. Kto jest mitomanem? No ty jesteś mitomanem, no. Czyli co? Powiedz mi, oszukane jakieś te były? Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, jak to się tam... Efekty jakieś graficzne, czy co? To wszystko na tych filmach, co on tam pokazuje, to nie są wykroczenia. Koniec, kropka. No jak nie? No nie, no. Ależ co? Ja to znaczy, no jest, czyli jesteś mitomanem, dobra, no. Ale dlaczego? Dlaczego tak sądzisz? No bo to nie są wykroczenia, mówię, no. Idziesz, zgłaszasz ludzi, ale po co takie rzeczy robisz, no kurde. Nie no, jeżeli to są wykroczenia, to idź i zgłoś, no. Wiesz, nie no, super. Już tutaj Barney się zajął zgłaszaniem. O, to jak Barney się zajął zgłaszaniem, to super. To na pewno. Tak samo jak zajął się zgłaszaniem, że spotkał UFO na przykład. Także Barney jest bardzo wiarygodną osobą, zdecydowanie. Ale że co? Barney, że UFO spotkał. Przecież. No spotkał. No spotkał. No. O, teraz znalazłem live, 2 godziny opowiada o tym, że miał spotkanie z UFO, no. Ale to na poważnie, nie? To wiesz, bo to nie jest to, że on czasem tam mówi. Wojujesz z chłopakami z Białegostoku. 100% szkolnej jest przeciwko Sławkowi i tak dalej, a ty, kurwa, wojujesz ze swoimi, kurwa... Nie. Piotrek. 100% szkolnej to jest 160 tysięcy widzów na kanale Mleczny Człowiek, których nikt nie interesuje, ani jakiś tam Obeszczany, ani jakiś tam Barney, ani WSW, w ogóle ich nie znają i tak dalej. Nawet Radek ze Szrotu mówi, że nie ogląda w ogóle, wiesz, to co robi tam jakiś Obeszczany, czy wiesz, czy tam Barney i tak dalej, nie? To jest margines, to jest po prostu jakiś, wiesz, margines ludzi odrzuconych tak naprawdę ze szkolnej, którzy nie mogą nagrywać filmów, wiesz, i dlatego po prostu mają żal wielki i ból dupy, no, że im nie wyszło, no. Banda przegrywów po prostu, no i frajerów spod bramki, no. A ty na przykład po ten, jak Sławek tam przychodzi, na przykład inwigiluje ich kamerami, nagrywa ich, wiesz, te laptopy ma powyciągane, nagrywa ich dźwięki i tak dalej, jak tur tam siedzi w tym, to ty to pochwalasz? No, ale poczekaj, przecież Krzysiek sam chce, żeby był monitoring, bo on sam korzysta z tego monitoringu, widzi, kto podjeżdża pod bramkę, co się dzieje na ulicy i tak dalej, no. Więc to nie wiem, no, przekonaj Krzyśka, że na przykład, że on nie chce tego, no. Poza tym to wiesz, takie, to tak samo jak na przykład właśnie poszedł Obeszczany do Jaworowicz wtedy i nawinęli kit na uszy, ona myślała, że to jest transmisja 24 godziny na dobę z tego spokoju Krzyśka w internecie, że to można odnaleźć po prostu, no bo oni tak jej powiedzieli, że są kamery z podsłuchem dźwięku, że po prostu 24 godziny na dobę ktoś... No? Myślisz, że ci Sławek przyjdzie z Aronem i ci powie, o tu i tu mamy podsłuch zrobiony? No ale wiesz, nie wiem po co to mówisz, no. Oni jak... cię traktują jako swoją tarczę, jako popychadło. Sławek z Aronem, rozumiesz? Nie, Piotrek, wręcz przeciwnie. Ja ci mówię, ponieważ ja znam Kononowicza od dawna, dawien dawna, kiedy on występował w filmach u Patryka Wegi.
kiedy był, wiesz, w polityce, nie? A ty masz ze Sławkiem kontakt, czy nie? I to, co... Jesteś ucięty ze Sławkiem. Mam z nim kontakt. Masz kontakt. Tak, i to, co potem się stało, po śmierci... Po śmierci... Piotrek, ale daj mi powiedzieć, no po śmierci brata, po śmierci matki, że wprowadził się tam major, że to się zrobiła z tego domu Melina, po to streamy i tak dalej. To się udało to wyprostować dokładnie, że nie ma już Meliny, nie ma po prostu patostreamów ze szkolnej na żywo, no gdzie nie wiem, tam ludzie go obrażali za butelkę mleka czy konserwę, no. Miał remont, ma opiekę medyczną i tak dalej, no każdy normalny człowiek ma pomoc w zakupach, no żaden z tych ludzi, o których ty mówisz, tych twoich przyjaciół, czy tam znajomych, nikt nie przyjechał, nigdy nie powiedział, Krzysiek, pomóc ci zrobić zakupy, nie wiem, potrzebujesz tego, czy tamtego, nie wiem, no nie masz renty, emerytury, może potrzebujesz jakichś pieniędzy. Barney wiózł go do sądu, 2000 zł wpłat z donate'ów mieli się podzielić po 1/3 dla majora i dla Krzyśka. Barney zabrał całą kasę, jeszcze potem mówił, że mu powinni dopłacić, bo nie da mu ani złotówki. Barney mu życie uratował, chcąc go zamknąć w szpitalu? Pamiętam to, jak w przeddzień rozprawy Barney przyjechał, zawiózł go, oszukując, że wiezie go do szpitala tylko na badania. Tam został zamknięty. Krzysiek się zaczął awanturować, że nie chce być zamknięty w szpitalu, chce wrócić do domu. I wrócił do domu, ale dopiero po paru godzinach. I od tego czasu wiem, że Barney tak naprawdę nie chce ratować Krzyśka, tylko chce go zamknąć w psychiatryku, powołując się na to niby, że jest jakiś tam testament fałszywy, gdzie wtedy podsuwał Piotrek w szpitalu na drugi dzień, wziął dokumenty od twojego kolegi obeszczanego i próbowali podsunąć mu do podpisu zgody, że jest, ustanawia ich opiekunem i tak dalej, i tak dalej. To jest działanie tych ludzi, to jest po prostu, wiesz, to jest kryminał, no prokuratura, powinni za to dawno siedzieć. No. Barney powinien siedzieć za to, że przyjechał 3 razy go, kurwa, do szpitala. Za to, że próbował podsuwać mu w szpitalu dokumenty, nie, o to, że będzie jego opiekunem. No. Ile dni był w szpitalu, Rafał, weź kurwa, skojarz fakty. Ile dni był, za pierwszym razem chyba to było, tak? Jak przyjechał i miał te odleszyny, tak? Pamiętasz? Ja nie wiem, ja mówię o ostatnim przypadku, bo ja nie byłem przy tym pierwszym przypadku. No właśnie, no to pomyśl, że jeszcze były 2 przypadki wcześniej, nie? Jak mu życie ratował. I co, przyjechał z odleżynami. On się chyba z 2 albo 3 tygodnie w tym szpitalu, już nie pamiętam, żeby nie było, żeby za słupka mnie to nie Piotrek, łapać. To dobra, to, ale kto mu broni? Ja właśnie pytałem go, niech czy niech przyjeżdża, niech pomaga w zakupach. Dlaczego nie pomaga? Ty, daj mi 30 000 zł, jak Sławek, zaraz tam będę siedział z nim. Ale to sobie zorganizuj, no. To jest właśnie cała sztuka, no. Siedział, kurwa, za takie pieniądze? Ty, kurwa, łaski nie robią. Rozumiesz, kto zarabia 3 dychy? Kto, kurwa, 3 dychy zarabia? Ty 3 dychy na oczy nigdy nie widziałeś. Rozumiesz, wiesz, o co chodzi? Słuchaj, Rafał, jeśli by mieli... Po pierwsze widziałem, po drugie nie wiesz, czy to jest 3 dychy, po trzecie to jest do podziału na kilka osób, a po czwarte to jest cała sztuka właśnie, że ktoś nie potrafi... Tak jak Obeszczany z Pawłem Skrzyna. Założyli kanał, jest tam 30 tysięcy subskrybentów i co? I 0 filmów, no. Bo nie potrafią po prostu pomóc, no. Nie chcą mu pomóc, no. To jest właśnie cała sztuka, że żeby pomóc, trzeba na to jeszcze zdobyć pieniądze, bo nikt ci nie da na to pieniędzy, no. No ile razy byłeś upokorzony przez niego? A ty dalej tam chodzisz? A akurat nie chodzę przecież, Piotrek. No ale ostatnio odśnieżałeś mu. No nie odśnieżałem, bo ten film był dla beki. Ja pokazałem, że nie trzeba odśnieżać, bo jest odśnieżone. No, nie oglądałeś tego filmu to, też? No. To ty mu pomagasz, czy hejtujesz wtedy? Bo ja nie, no ja mu pomagam, oczywiście, że mu pomagam. No. No ma wszystko zrobione tak jak trzeba, nie? Tak jak się da, tak jak sam sobie na to pozwoli pomóc, nie? Bo to też, no Krzysiek jest osobą chorą, więc wiesz, takie mówienie, że on kogoś tam zwyzywał, czy nie zwyzywał, no to wiesz, no. No ale wiesz, no ile razy cię upokorzył i cię wyzwał, nie? To tak jak Paweł z Knyszyna mówił na przykład, jak był sanitariuszem, że próbował nakarmić jakąś staruszkę, ona mu pluła zupą na twarz i wyzywała skurwysynów. No on musiał ją nakarmić zupą, bo taki jest jego obowiązek jako sanitariusza w szpitalu, no. To ja muszę kończyć, Rafał. Jasne, Piotr. Zrobimy tak, trójstronną, trzeba zrobić z Barneyem. Próbuj, dobra, dobra. Ale na łodzakie, bo na tym się nie przypnę, tutaj będę w Niemczech. Dobra, ale to nie wiem, wiesz, czy on się zgodzi i tak dalej, kiedy to wyjdzie, bo ja też trochę swoich zajęć mam. Także próbuj, jakby coś, to nie wiem tam. Uda się albo nie uda, no. Kiedyś się uda, no. Kwestia techniczna, no. Terminu i miejsca, no. Trzymaj się, na razie, cześć.